Witam na moim kanale i zapraszam do kontynuowania oglądania gry z serii Pillars of Eternity, dwójeczki. Ostatnio skończyliśmy na tym, że mieliśmy wejść do podziemi. Z tego co pamiętam. Ale zobaczyłbym może, co tutaj się dzieje ciekawego. Kwatery sztygarki. Tu ciągle pada. Zbieram na razie wszystkie śmieci. Nigdy nie wiadomo, co jest śmiecie ma. Co się przyda. Dobra, kusi mnie, żeby wejść do tamtej komnaty. Tylko może bym jeszcze zobaczył, jak ja mam ten cudowny szyk rozwiązany, gdzie to się robiło. Szyk własny, dobra. Czyli kolo z przodu niby. Czyli okej. Chociaż to walczy o zwarciu, ale dobra. A biegną jeden za drugim. Dziwne to. Chyba na górę się nie wejdzie. Zobaczmy, co tutaj jest. O, zapomniałem, że co się wejdzie, to się wgrywa. Boże, kochane. To z takim smokiem też będziemy walczyć. Fajnie. Dzień dobry. Jak to się sprawdzało? Nie to. Tutaj. Walka jest? I co, tyłem mnie złapali? Co ty, koleś, potrafisz? Co to jest? Aha. Czy mógłbyś podejść? Tak, rozumiem. Jak? No dobra, nie kumam tego. To zaatakuj. Aha. To jest moja główna postać. To klepniemy. Skuszy, dobra. Pani od sierpa. Tak sobie bym zobaczył. Co to jest? Dobra, ten ciaporek to co? Przywaliła. No ty koleś, to tutaj biegaj do tego. Mój tanku. What can I do you for? Ty masz jakiś czar na odległość? Dawaj mrozem. A jeszcze trzeba nacelować? Chyba coś zwaliłem. Może na tym lodem celuję jedną turę na przykład. No nic. Spoko i po walce. To zbieramy rzeczy.
Nie no, bierzcie wszystko, nie patrzcie. Jakaś wiadomość jest. Da się to od razu odczytać. Jeden z robotników wykopał wczoraj ten stary, adrowy medalion na podpoziomie. Wątpię, żeby zainteresował on Odersiego, a poza tym zdaje się, że może być coś wart. Miło byłoby zaskoczyć ekipę premium. Medalion czempiona, przedmiot fabularny. Czyli w sumie dobrze, że tu przyszedłem. Dobra, to myślę, że teraz można już na spokojnie biegać do tych podziemi. Bo tu rozumiem, nic się nie da podnieść. Nie, dobra. Kolejne dogrywanko. Czuję się jak za starych dobrych czasów. Szkoda, że jeszcze dyskietek nie muszę zmieniać. Ale można wybaczyć, gierka na razie fajna. Trochę te rysunki podpowiadają, kto będzie w drużynie niedługo. O Jezu, jakie małe cudaki. Not a problem. Przyjrzyj się. To wydaje mi się, że ten medalion się powinno położyć. Dokładnie. Umieścimy ten medalion. I się otworzyło coś. Dobra, tutaj co tu jest? Iść tam od razu. Dobra, pójdę na dół na początek. Poor fools. They were unprepared for this. Nie to. Ciekawe, czy te posągi kiedyś ożyją. Dobra, jednak pójdę do tej komnaty, co otworzyłem. Uczuję, że ona taka była bardziej bonusowa. W sumie bardzo duża ta komnata. Pewnie jakaś fajna rzecz będzie. Amulet zdrowia. No w sumie. Chętnie bym go dał. Może ta, ale on ma coś już. Skradanie ma? Człowieku. Jak to się zmienia? Tutaj. No, jeśli jest to, będziesz zdrowia potrzebował. Będziesz na klatę wszystkich brał. Ty co masz? Percepcja. No dobra, z braku laku. Ty będziesz miał
okradanie i religię. Jakiś zdziwiony. Tak, tak, dla ciebie. Zobaczmy na dole. O Jezu. Jakaś zagadka pewnie. To kosze na ogień, okej. Rozpal w koszu pochodnią chubka i krzesiwo. A ja mam chubkę i krzesiwo? Trochę się zajerało. Ja. I co ja mam zrobić? Gdzie biegniesz, kobieto? Dobra, czyli... Pierwszą kombinację znam na pewno. Albo... Tak mi się wydaje. Aha, to i tak... Po dwóch razach znika. Dobra. Przypuszczam, że musi być gdzieś podpowiedź. Gdzie ty biegasz? Nie rozumiem cię. Gdzie ona pobiegła? W sumie to on. Dobra, widać, że na tych posągach jest jakaś podpowiedź. Gdzie ty, ojciec, zbiegasz? Te na pewno zapamiętam. To bym chętnie zbadał, chyba że się spalę. Dobra, nie biegaj mi. Zobaczmy, co dalej jest. Dalej jest walka. Dobra, ojciec, ty wal. Nie kumam cię. A, dobra. Możesz na solo podbiec. Chociaż w sumie chętnie bym spróbował jak... A, to są beczki wybuchowe. Chyba. Spróbuję do tych drugich strzelić. Plują. Jakiś teleport. Ładnie. Dobra, ty możesz
to uderzyć? Ciekawe, co się stanie. Chyba nic. Może trzeba ogniem? Co ja mogę? Klepnij. A, bo są beczki z prochem i puste beczki. No to fajnie. Może ty byś tak uderzył? A to co to jest? Dawaj go. Znaczy on medytuje pół godziny, dobra. To idź tego... Gdzie ty, człowieku? Ta gra chyba ma jakieś problemy. Z czymś. Kolesie biegają. Cholera wie gdzie. Dobra, powiedzmy, że z ciekawości walnę w beczkę z prochem. Która to jest z prochem? Ta? Gdzie ty? Co wy? Nie rozumiem tego. Biegają gdzieś. Nie, no śmieszni są. Co, ty też pobiegniesz gdzieś tam na prawo? Ty to koleś, walnij z daleka czymś. Mnie nie denerwuj. Następny. Jakiś... Ta gra ma chyba z 2 lata na konsoli i takie błędy robicie? Aha, kolejnych mi ściągnijcie, no pewnie. Nie... Boże, kochany. Co się pieprzy w tej grze? Biegają z dupy gdzieś daleko. Ty masz, ojciec, jakieś leczenie? Masz, dobra. To tank będziesz musiał chwilę potankować. Gdzie ty biegniesz? Co tu się pieprzy z tą grą? But if you have any antidote, you oblige. Co, ty też pobiegniesz gdzieś? Time to separate the chaff. No i dobrze. How may I help? Ta. Się boję, co ty zrobisz, ojciec. Zaatakuj go, a nie biegniesz gdzieś na prawo. Ale ta gra jest zrypana. No zaatakuj go. No gdzie? Gdzie ty, kuźwa, biegniesz? O Boże, kochany. To się nawet śmieszne nie robi. No rush, but if you have any answer, say the word.
A też chciała strzelić do niego? Nie, no nie mogę. Nie mogę z tą grą dzisiaj. O co tu chodzi? Gdzie wybiegacie, ludzie? No dobra, jestem ciekawy, gdzie wybiegniecie? Co to w ogóle jest? No jest przy tobie. Zaatakuj go. O co to kuźwa chodzi? Not to alarm you, but I'm slowly dying. Co to za bug? Need a hand? Consider it done. Aha, czyli gdziekolwiek nie kliknę, to oni i tak jakoś biegną. A, bo jakaś interakcja mi wskoczyła. I oni biegną do tej interakcji jakiejś. O ja pierdziu. No, da się to nagrać? Nie można. Po cholerę mi się ta interakcja świeci. Nie da się tego wyeliminować. Ludzie kochani. To byś się uleczyła. Piękna. Nie no, nie no. Zapamiętało mi interakcję przed walką i teraz będą... Ale ja... Zaatakuj. Nie krępuj się. No. Wal tą interakcję. Chochlik nie wie co zrobić. Okej, czyli może powtórzmy, że może zaatakować. Aha. To, że i zaatakowała. Dobrze, że przynajmniej się atakują. Czasem. No ta ma wysrane oczywiście. To alarm you, but I'm slowly dying of poison. Jak się pozbyć tej interakcji głupiej? Ludzie kochani. Tak, tak. Co już nie zmienię teraz? Przypadkowo nauk. Wymieniłem. To fajnie, spoko. Tak, biegaj Stefan, biegaj gdzieś do jakiejś interakcji. Szkoda gadać. Zamiast zaatakować, to będziemy mieć interakcję. Dobra, gdzie ta interakcja? May I help? Happy to oblige.
Time to separate the chaff. Mhm. Zobaczy się co. Happy to oblige. Co ci teraz? Nie wiem, coś się pochrzaniło na maksa. O, ta już nie ma interakcji, widzę. No, przynajmniej widzę, że interakcja przeszła. W końcu. Tutaj co to jest? Może wal jakimś mrozem. O, przy okazji zobaczę. Ten i tak pewnie ucieknie z zasięgu, ale niech chyba tak będzie. Weź ten łuk zmień, nie rób siebie idioty. I wracaj do walki. Się chyba naprawiło w końcu. No rush, but if you have any antidote, I'd be much obliged. Ale dziwne to było bardzo. W sensie, że na niego to nie zadziałało? Leave it to me. Kobieto. Zarzuć se leczenie. Ta walka jeszcze potrwa chwilę. No, chyba, że to leczenie obszarowo działa. Prawie na pewno. But if you have any antidotes handy, I'd be much obliged. Dobra, Helga, zrób porządek. A ty skończ to. Jeszcze za mało. Dobra, ty to się nie ruszaj. Droga przez mękę, widzę. Idziemy tamtego ognika klepnąć, bo mnie zdenerwował. Przynajmniej walka teraz będzie normalna. Mam nadzieję. Się ognik teleportnął, ale to mu nic nie da. Jeszcze jest walka. Widzę, że Chochlik się zregenerował. Nieładnie. Helga prawie mu nic nie robi. A ty magu jak? Twardziele. Let's reap this whirlwind. What do you need? Wal go, koleś, wal. Fajna umiejętność w sumie, te teleporty.
What can I do you for? Oh? No i dobrze. Chyba w końcu oczyściliśmy. Zobaczmy zatem, co tutaj jest ciekawego. Zbieramy miedziaki. Dobra, możemy walczyć. W sumie ty co, ile temu tu robisz? 13, to przyzwoicie chyba. A ty laska potrafisz coś na odległość? Palec Boży. Ciekawe, co to jest. Aha, będzie godzina rzucała. Idź, ojciec, mam nadzieję, że ten czar cię nie zabije. Co ona rzuci? To powiedzmy, że mocno słabe to było. Na górze coś jest? Kurde. Sporawe to nawet. Coś nowego. Widmo. Proszę państwa, widmo. Idziesz, idziesz. Sierpem. Czy nasza koleżanka go dziabnie? Cóż. I Helga potrafi chybiony strzał zrobić. Dobrze, dobrze. Zbieramy miedziaki. Coś im wylało troszeczkę. Jak tu mapa wygląda, bo to chyba strasznie duże jest. Niby tu na lewo można się przejść, powinien być koniec. Dzień dobry. Morski chochliku. Pewnie ci przybiegną do ciebie, a ty się teleportniesz, znając życie. Normalnie jasnowic. No to fikaj, chochlik. Dobra, ten jak zwykle wykończy. Efektowne slow-mo. Dobra, co my tu mamy? Dużo rzeczy. Doro. Niebaczny pokonał gołymi rękami. Dobra. Wpis do dziennika. Cóż za niesamowite szczęście, że Adry, bra, bra, bra. Spok. Ale wolałbym jakąś podpowiedź. O, fajna czapa. Zaraz kogoś uszczęśliwię.
cudownym wyglądem. Chodź, ojciec, ty będziesz miał tą czapę. Zasługujesz na to. Wcale tak źle nie wygląda. Jak debil. Zobaczmy, cóż to za podpowiedź na ścianie. Już kolega gdzieś se biega. Nie no, to jak... To jest coś... Coś nie teges. To jest jakaś podpowiedź, a ja nie mogę jej zobaczyć. Dobra. Albo i niedobra. Chodźcie ludzie. Stąd. Śmigniemy na lewo teraz. Jak się coś nie zwali jednak. Kurde, już myślałem, że mi się gra zawiesiła. Dobra. Czyli można górą kawałek przejść. Że trochę. That's Odorisi. Consider it done. Zamarznięta, ale i spopielona. To ciekawe. I think that's the guy we're looking for. Sure holding on to those papers tight. You place your hand against the pillar of luminous Audra. A dim, warm light emanates from the surface, but it feels cool to the touch. Pinpricks dance along your fingers, uncomfortable, but not painful. Find your soul in him. You concentrate, peering into the Audra's energy as you would peer into a soul. Its inner light is blinding, but as you become accustomed to it, you perceive the core of the Audra itself, a churning mass of millions of soul fragments. With a jolt, the Angwithin ruin fragments around you, breaking into incoherent shapes and dissolving to dust, falling into an infinite well of dark gray vapor. Even the ground itself disintegrates into... Dobrze, dobrze, pani kochana. Ile można tak gadać? Glimpses of memories, your memories, mingled among the memories of thousands of other captive souls. The filaments begin to the cord undulates over a space so vast that you lose sight of the wave before it finds its end. Then, a heavy creaking, like the sound of mountains shearing under their own weight, just as quickly as you were pulled forward, you stop. Suspended below a massive figure of ancient carved Audra. Like all it is Aethys. The great golden cord terminates in his back, sending pulses of energy throughout his limbs as they move. He walks in long, slow strides toward a... From within the teeming throng of souls, dozens of eyes look out to you. Through the cord, their collective anguish and despair push at the edge of your mind. Przez pępowinę, ciekawe.
pomóż nam, pomóż. Sięgnij do zagubionych dusz, czy przedrzyj się przez zagubione dusze? Sięgnę. You reach out to the lost souls, but the incredible power flowing through Aethys's body repulses you. Not even your Watcher powers can penetrate the massive tides of energy crashing through him. The soul Aethys's stride slows and stops. His head slowly pivots until its great burning eyes are cast back along the cord. As his gaze It takes great bravery to venture through the in-between. Even for a watcher. A swell of admiration radiates out from the god's heart. A force so intense that it momentarily overwhelms you. Całkiem miły głosik ma. You do not need to follow me, for their sake or your own. Something beautiful is coming. Something that will save us all. A great light shines from Aethys's brow. So bright that even the souls within him flit through the glare. You see Aethys's massive arm reach up to grasp the golden cord. The tether, carrying energy from the Audra pillar to him, that also suspends your consciousness. Oddaj moją duszę. Co to znaczy? The sun will yet rise, Watcher. You need only wait for its light to come. Ta-ta. Aethys yanks on the golden cord, pulling it from his back. The cord tears into filaments that blacken and dissolve to dust. Without pause, he turns to resume his stride toward the distant pillar of Audra, shining on the boundless horizon. The in-between goes dark. For a second, you feel a mix of nausea and a sensation like spinning and falling. Then the moment ends. Your consciousness has returned, previously dim and flickering. The pillar now glows with a strong and steady light. You touch the Audra again, but... No, nieźle, nieźle. Rozpaliliśmy trochę Adrę. You all right? Come on, we just got you back. Wszystko w porządku. Trudno powiedzieć. Well, if you're not sure, now I'm worried. I've seen you commune with souls of the dead, but this looked altogether different. What happened? Co my tu mamy? Widziałam. You... Well, he... Really? I knew it. I mean, that's great, Watcher. Ain't it? What did Gon say? Is he gonna meet us? What do we do next? He charged you with a divine calling, didn't he? Just like he's done for me. Czy ja mam go powstrzymać? Dobra, ich zmierza w kierunku. How hard can it be to find in a chain of thousands of islands? I wonder what he's after, and why he's been giving me these dreams. The things I've seen. They leave a mark on your soul. Ta-ta. I may not know what Gon's got planned for me, but clearly he wanted me to meet you. Okay. Already on it. Level wskoczył. Jeszcze zobaczę. Muszę się zastanowić w wolnej chwili, o co chodzi. Z tą próbą płomieni. Tu jeszcze można iść. Tu się przejdźmy i czas zakończyć ten dziwny odcinek. Co mi się zbugowali na początku. Troszeczkę. Looks like trouble. How may I help? O, będzie. Będzie walka jeszcze. Zardzewiały miedziany konstrukt. They'll fall by my hand. Ciekawe, czy mocno biją. Happy to oblige. Ty, kobieto, to mogłabyś... Chociaż sporo zdrowia masz. Dobra, iść na niego.
Aha. Yeah? Ciekawe, czy chociaż ten go uderzy. O, ładnie wali. Ciekawe, czy go Helga przewróci, a ja mogę coś zrobić. Dobra. No. Przynajmniej się wywalił. Będzie ciężko. Tak myślę. Jest jakaś podpowiedź? A, powalenie. To dajesz, ojciec. Powal go. Szkoda, że oni wstają i od razu mogą uderzyć. W sumie mój tank ma jeszcze dużo zdrowia. Tylko no, czy się uwziął na sierpowej damie. Jeden przynajmniej. Dobra, Helga, niech on fiknie mi. I kończmy tego. Happy to oblige. To może się, wiesz co, ulecz mi tutaj obszarowo. No dobra. Finish him. Hebił, no Boże, kochany. Ja chyba mu podziękuję za współpracę. Dobra, przynajmniej jeden leży. No, przynajmniej ładnie go walnął za 24. A on dla odmiany chybił. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że zaraz kapłanka go walnie jakimś czarem fajnym. Co ty tam masz, kobieto? To jest podpalanie, to mnie nie interesuje. Święta projekcja. Obrażenia od mrozu. O, ciekawe co to da. Za wsparcie. No i koniec. Spoko, spoko. Ale już coraz mocniej walą. Dobra, tu już nic nie ma. Z tego co widzę. Dobra, to myślę, że zakończymy tę grę. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam na następne. Hej.